Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Kraśnik zorganizowali festyn piłkarski Lubelskie 2019, który odbył się w parku imienia Jana Pawła II. Podczas imprezy rozdawane były bilety na młodzieżowe Mistrzostwa Świata U20, które zostaną rozegrane m.in. w Lublinie. Sport i rekreacja są bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta. No dzisiaj bardzo fajny festyn dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego, dzięki uprzejmości pana marszałka, festyn w parku Jana Pawła II. Z jednej strony rekreacja i wypoczynek, bo wiele ciekawych konkurencji dla dzieci, dla młodzieży, wiele atrakcji, wiele żonglerka, jakieś zajęcia dla dzieci, ale nie tylko. Dodatkową atrakcją jest to, że można dzisiaj dostać bilet na rozpoczynające mistrzostwa do lat 20. Mistrzostwa odbędą się w Lublinie i dzisiaj w Kraśniku mamy do rozdania około 1000 biletów. U20 to trzeci największy turniej rozgrywany pod egidą FIFA. Są to Mistrzostwa Świata do lat 20. W Lublinie rozegranych zostanie 9 turniejowych meczów w okresie od 23 maja do 11 czerwca. Arena Lublin będzie gospodarzem i będzie na oczach całego piłkarskiego świata, bowiem mistrzostwa będą transmitowane aż do 121 państw. Lublin jest jedną z miejsc, gdzie będzie rozgrywane grupa i gdzie wszyscy mieszkańcy województwa lubelskiego mają okazję zobaczyć piłkę na wysokim poziomie, bo przypomnę, piłkarze 20-letni to już są w pełni ukształtowani piłkarze. To są potencjalni następcy tych piłkarzy, którzy w tej chwili odgrywają niepośrednią rolę w swoich zespołach. I Kraśnik jest miejscem, gdzie propagujemy te mistrzostwa, bo w Lublinie będzie można obejrzeć 9 spotkań. 6 grupowych, 6 w grupie, 2 ćwierćfinały, 1 półfinał. I dlatego mieszkańcy takich miast jak Kraśnik, Biała Podlaska, Chełm, Zamość powinni przyjechać do Lublina, bo naprawdę będzie można zobaczyć kawał dobrej piłki nożnej w wykonaniu tych młodych 20-letnich graczy. Na lubelskiej arenie zagrają zawodnicy z takich państw jak Tahiti, Senegal, Honduras, Nowa Zelandia, Kolumbia, Urugwaj czy Norwegia. To są Mistrzostwa Świata Under 20, czyli naprawdę to są nie juniorzy, tylko prawie młodzieżowcy, którzy będą grać o najwyższe trofea i to są bezpośrednie zaplecza swoich reprezentacji, które grają na Mistrzostwach Świata dla dorosłych. A część z tych piłkarzy przecież gra w renomowanych klubach, czy to w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, w silnych ligach europejskich, południowoamerykańskich, bo stąd też zespoły mamy, czy też afrykańskich, czy azjatyckich. Kto nie odebrał darmowej wejściówki na mecze młodzieżowych Mistrzostw Świata podczas pikniku, może je kupić na stronie FIFA.